chcę zapytać o scenariusz i tak. strategię. Tutaj przedstawiamy cały czas propozycje i to już to nie są nowe propozycje w kwestii uchodźców, czy raczej migrantów, a żeby te problemy rozwiązywać poza granicami Unii Europejskiej. I o tym mówiliśmy jeszcze przed wyborami jako Prawo i Sprawiedliwość. Mówił o tym Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu jeszcze w trakcie to było kampanii wyborczej, że my jesteśmy gotowi finansować obozy dla uchodźców, na przykład na terenie Turcji. Jesteśmy w stanie wspierać to finansowo, ale niekoniecznie nie jesteśmy tutaj zwolennikami przyjmowania. Temu zawieszeniu. Pani rektor, oczywiście, że tak, ale wzmacnianie granic, ale wspieranie krajów narażonych właśnie na osłabianie tej granicy i dofinansowywanie. To są działania, do których jesteśmy gotowi. Zresztą nasi funkcjonariusze wspierają już niektóre z tych granic. I tutaj możemy prowadzić działania. Nasze stanowisko już nie jest stanowiskiem tylko polskim, ale my to stanowisko uzgadniamy w szerszym kontekście. Tak naprawdę reprezentuje to stanowisko już szereg krajów. W związku z tym jestem przekonana, że na zasadzie takiej rozmowy dojdziemy wreszcie tam właśnie do wspólnych rozwiązań.